odroczyć dzisiejszy termin rozprawy. Jeszcze obowiązuje stare prawo i sąd, to jest informacja dla stron, będzie uznawał obecność wszystkich oskarżonych za niezbędną. W razie uznania w przypadku nieobecności któregoś z oskarżonych na rozprawie, na terminie kolejnej rozprawy, nastąpią wydanie, nastąpi wydanie zarządzeń zgodnie z obowiązującym prawem, czyli w pierwszej kolejności nakaz zatrzymania, potem nakaz zatrzymania, nakaz doprowadzenia, później zatrzymania, aż wreszcie na tym samym aresztowaniu się skończą. Mam nadzieję, że unikniemy tego typu emocji i na razie rozprawę stawią się wszyscy oskarżeni i bez przeszkód sąd rozpocznie dalsze sądowe. Na dwa terminy, pierwszy będzie 16 czerwca, godzina 9:30-20:25 i drugi termin rozprawy 23 czerwca, godzina 9:30, również 25. Jeżeli chodzi o obecny dzisiaj na cel oskarżony, to żadne wezwanie nie zostanie doręczone. Wtedy się Państwo na te dwa terminy bez